Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę wam moje przybory, których najczęściej użyłam do kolorowania i widzicie, tyle ich mam. Jest ich dosyć sporo. Większość to kredki, jak widzicie mam dosyć inne farby. Większość możecie już kojarzyć z moich filmów, bo wiele razy je pokazywałam przy okazji kolorowania różnych obrazków, także to będziecie mogli tam je zobaczyć w akcji. A tutaj wam po prostu pokażę, jak one wyglądają, jeżeli jeszcze tych przyborów nie ma. Zacznijmy sobie od farb. Są to farby akwarelowe z Ikei. Mają taką zabezpieczającą gumkę założoną. I tak właśnie to wygląda. Widzicie, to jest pokrywka, która chroni przed... po prostu tym, żeby się nic nie ubrudziło. Widzicie, trochę już mam tych farb zużytych. Najbardziej zużyty kolor, no to widać, że jest ten. Bardzo go lubię. Widzicie, one są w takich kółeczkach i powiem wam, że bardzo fajnie mi się używa takich farb, bardzo lubię te kolory, bardzo mi się one podobają, są fajnie napigmentowane, naprawdę mają naprawdę fajne kolory. W zestawie jeszcze dołączony jest taki cały zestaw, czyli dwa pędzelki, których bardzo fajnie mi się używa. Ten mniejszy do takich mniejszych powierzchni, a ten większy oczywiście do tła albo jakieś większe powierzchni po prostu. W zestawie jeszcze mamy dwa kubeczki, jak widzicie, są już dosyć brudne, ale naprawdę bardzo fajnie mi się ich używa, bo tutaj to jest taki mały pojemniczek, że wleję tylko trochę wody i tyle mi w zupełności wystarcza na malowanie. No i jak widzicie, tych kolorów jest tutaj 14 kolorów, które naprawdę są bardzo fajne. Już mówiłam, bardzo są fajnie napigmentowane. Może nie jakoś mega napigmentowane, ale naprawdę super mi się ich używa, zwłaszcza do tła. Także naprawdę bardzo serdecznie je polecam. Kupiłam je, jak już wcześniej mówiłam, kupiłam je w Ikei. Także jeżeli będziecie w Ikei, no to możecie spojrzeć, czy przypadkiem tam ich nie ma. No, także polecam. Pewnie teraz wrzucę wam kilka zdjęć moich obrazków, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają w akcji. A zaraz przechodzimy do kolejnych przyborów. Rzeczą są, jest właściwie jedna z nowszych moich rzeczy, czyli kredki Faber-Castell. Jest to 36 kolorów Gold Faber Aqua. I są to kredki akwarelowe, czyli jedna z moich ulubionych kredek. Jest to mój najnowszy egzemplarz, który dostałam na moje ostatnie urodziny w lipcu. Więc no, trochę już mają, ale jak widzicie, zużycie już jest całkiem niezłe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o niektóre kolory, ale to tylko dlatego, że one są dosyć miękkie i tak naprawdę nie wiem, czy mam je ostrzyć, więc no polećcie mi jakieś dobre temperówki do takich kredek, bo jeżeli je macie, no to polećcie jakąś dobrą temperówkę, bo tą, którą używam do większości moich kredek, czyli ta, no to do tych to jest w miarę dobra. Ale jednak czasami te kredki się łamią, także jeżeli będziecie nie mieć te kredki, no to ostrzegam, że trochę się łamią. Ale kolory są naprawdę przepiękne, zobaczcie. Zwłaszcza podoba mi się ich design, może wam tu którąś wyciągnę. Zobaczcie. Jeszcze nigdy nie miałam takich kredek, które miałyby tylko tutaj na końcówce pokazany kolor. Zawsze miałam całe kolorowe, a teraz... Naprawdę one mi się bardzo podobają, zwłaszcza te napisy, w ogóle to wszystko jest tak pięknie opracowane. Naprawdę bardzo mi się podobają. Są przepiękne, kolory są bardzo ładne. I po rozmoczeniu tych kredek naprawdę... naprawdę mogę powiedzieć, że są na pewno lepsze niż moje Mondeluzy, które za chwilę wam pokażę. Także naprawdę polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to polecam. Jeżeli chcecie wiedzieć, no to kredki Gold Faber są też dostępne w normalnej, suchej wersji.
Także jeżeli nie lubicie kredek akwarelowych, no to możecie też sobie kupić normalne goldfarby, bo też takie istnieją. Także kto co woli, ale naprawdę polecam te akwarelowe, bo naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Mimo że może nie za dużo ich używam, ale naprawdę są fajne. No, także polecam. Kolejne kredki to jest mój absolutny must have, jedno z moich perełek, czyli Polycoro 36 kolorów od Kohinora. I jest to specjalna edycja przygotowana przez Olsikową. Jak widzicie, tu jest jej piękna okładka. Naprawdę tak mi się podoba to pudełko, że po prostu jak na nie patrzę, to naprawdę kocham to pudełko. Kredki też są wspaniałe. Pięknie pachną drewnem, to jest też ich wielką zaletą, ale te kolory, no sami się przypatrzcie. Jak widzicie, zużycie jest już całkiem niezłe, bo uwielbiam polikolory, naprawdę to są jedne z... Uważam, że to są najlepsze kredki suche, jakich kiedykolwiek używałam, naprawdę. Naprawdę serdecznie Wam je polecam, jeżeli szukacie dobrych, napigmentowanych kredek, no to polecam Wam polikolory od Kohinora, bo naprawdę są warte polecenia i cena nie jest też aż tak wielka, bo za ten zestaw zapłaciłam jakieś 100 zł, także jeżeli znajdziecie jakąś dobrą ofertę, no to naprawdę nie zastanawiajcie się. Oczywiście ta edycja jest ze sklepu olsikowa.pl i niestety z tego co słyszałam, no to te kredki się już kończą w tym sklepie. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne, ale jeżeli tak, no to może podlinkuję Wam w opisie ten sklep, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam jeszcze jest dostępne. No. Ale naprawdę serdecznie Wam polecam te kredki, bo naprawdę są genialne i mam tu jeszcze w sumie dwa zestawy polikolorów, które zaraz Wam pokażę. Także naprawdę widać, że lubię te kredki. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Okej, ale zanim polikolory, zanim inne rzeczy, no to przejdziemy teraz do pisaków, których użyłam właściwie tylko do innej kolorowanki, ale moim zdaniem są warte polecenia. Są to pisaki firmy Milan. Jest tu 50 kolorów. I jest to chyba największy zestaw pisaków, jaki kiedykolwiek miałam. Także no naprawdę zobaczcie, jak on wygląda. Kolory są przepiękne, bardzo fajnie mi się ich używa. Na pewno wrzucę Wam zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają w akcji, bo używam ich do kolorowania kwerkli, bo naprawdę potrzebowałam dużej ilości pisaków, żeby właśnie mieć do czego używać i naprawdę serdecznie Wam polecam. Są po prostu genialne. Naprawdę super mi się ich używa. Akurat do tej kolorowanki. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day. No i moja pierwsza miłość, jeżeli chodzi o kolorowanie, czyli to, co od czego właściwie zaczęłam, czyli Kohinoor Mondelus 72 kolory. Są to kredki, o których właściwie zaczęła się moja miłość do kolorowania. To nimi tworzyłam swoje pierwsze takie ładniejsze rysunki. I ten zestaw dostałam w którymś roku na święta. Nie pamiętam już kiedy, ale one kosztowały jakoś 100 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I słuchajcie, Są mi już bardzo mały kredek, widzicie? Taka setka jest największa ze wszystkich, bo wreszcie zostało mi bardzo mało kolorów, jak widzicie. Także widać, że bardzo lubiłam te kredki, bo naprawdę bardzo je lubiłam. Jedyny ich minus, jaki w ogóle mi się nie podoba, to to, że strasznie pylą, ale kolory są przepiękne. Naprawdę bardzo je lubię. Chociaż jeżeli chodzi o taką ogólne używanie na mokro, to jednak chyba bardziej mi się podobają
te fany z Faber-Castella, które wam pokazywałam na początku, to jednak mi się wydaje, że te z Faber-Castella są na pewno lepsze, bo właśnie nie pylą i nie są aż tak miękkie. Ale te naprawdę też bardzo lubię. I naprawdę, jeżeli szukacie jakichś dobrych kredek akwarelowych, no to na sam początek na pewno polecę wam Mondeluzy, bo naprawdę są super. I na pewno jak mi się ten zestaw w końcu kiedyś skończy, no to na pewno zakupię kolejny, bo tutaj nie ma w ogóle opcji. No i w tym zestawie też jest fajne to, że dołączyli pędzelki w trzech grubościach. To jest najgrubszy. O. Pędzelki właśnie w trzech grubościach. O. Teraz oczywiście go nie włożę do tej osłonki. Dobra, później to się tym zajmę, ale naprawdę te pędzelki są bardzo fajne. Bardzo fajnie mi się ich używa do rozmywania tych kredek. O, tutaj widzicie, jest taki pośredni. No i jest jeszcze oczywiście mały. Mały taki najchudszy pędzelek. Naprawdę bardzo fajnie mi się ich używa do rozmywania tych kredek. Naprawdę są mega fajne. Tak samo jak te kredki. Także no, naprawdę serdecznie wam je polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to nie zastanawiajcie się. To naprawdę warto. Okej, okay, teraz pora na dwa ostatnie zestawy. Są, jak widzicie, są to kolejne polikolory. Tym razem 72 kolory. No i też w takim kartonowym pudełku. No i widzicie, tutaj zużycie też jest całkiem spore, ale po prostu uwielbiam te kredki i nie wyobrażam sobie używania innych. Teraz jeżeli chodzi o moje kolorowanie, no to właśnie w większości przypadków używam polikolorów, bo naprawdę są genialne, jak już wcześniej mówiłam. To są to najlepsze kredki, słuchaj, jakich używałam dotychczas. Że naprawdę polecam. Jak widzicie, widać dlaczego je lubię. Są już dość zużyte. I naprawdę serdecznie wam je polecam. Bo są naprawdę genialne. I tutaj jeszcze w ogóle w zestawie są dołączone ołówki. Tutaj mam na przykład 8B. Nigdy nie miałam ołówka 8B, także jestem bardzo ciekawa, jak się nim rysuje. Może kiedyś wypróbuję. Tutaj jeszcze był jeden ołówek, ale nie pamiętam już, jaki on był. Ale tutaj jest też taki normalny ołówek HB, który bardzo dobrze znam, jak pewnie większość z was. Także może kiedyś go jeszcze użyję, ale to jest fajne urozmaicenie, także naprawdę polecam. I te kredki też kosztowały tak około 100 zł, także jak za kredki to jest naprawdę dobra cena, moim zdaniem, przynajmniej. Ok, pora na już na ostatni zestaw. Jest to zestaw polikolorów znowu. Był to mój pierwszy zestaw tych kredek. Są to 24 kolory, ale teraz się przerazicie. Pam, 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 pam. Tak. Zostały mi to tylko dwa kolory. I jest to podstawowa paleta, czyli biały i czarny. Fajnie, nie? No, ale mogę wam potwierdzić, że naprawdę kocham polikolory, bo jak widzicie, tutaj już prawie nic nie ma, także no widać, że po prostu kocham kredki, bo to widać. Po pierwsze dlatego, że mam trzy zestawy, a po drugie no widać ich zużycie jednak, bo naprawdę wiem, że kolejny raz już to mówię, ale naprawdę kocham te kredki, są to po prostu moje najukochańsze kredki. Nie wyobrażam sobie życia bez nich już teraz. I moich kolorowanek bez nich, także naprawdę polecam. No, to był mój pierwszy zestaw tych kredek. I wtedy, w tamtym czasie, jak go kupiłam, to używałam ich najczęściej. Kupiłam chyba kiedyś ten zestaw w Empiku. Nie pamiętam, ile kosztował, ale
Jeżeli uda Wam się go znaleźć, no to możecie zobaczyć, czy jest w Waszych fanpikach, to wtedy zobaczycie, ile kosztuje u Was. No, także to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał, ponieważ o niego prosiliście. Prosiliście, żebym Wam pokazała moje kredki, także jest tak. Także to zrobiłam to. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. I oczywiście piszcie, że podobają Wam się rysunki, które właśnie pojawiały się w tym filmie w poszczególnych momentach. Dajcie znać, czy Wam się podobają. No i ja już kończę. I do zobaczenia w kolejnych filmach.